W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiaj naród polski pada na kolana, błagając o pomoc z nieba, kiedy też widzimy dramatyczną sytuację naszej ojczyzny, zupełnie podporządkowanej możnym tego świata. To nie ma wątpliwości, że tylko Najświętsza Maria Panna może nam przyjść z ratunkiem. Właśnie ta, która odniosła wielkie zwycięstwo i w nagrodę w wielkiej chwale została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Właśnie przeczysta Boga Rodzica odniosła w swoim życiu wielki triumf nad grzechem i szatanem. Właśnie dzięki przywilejowi niepokalanego poczęcia. Ona, wolna od jakiegokolwiek grzechu i jego konsekwencji, odbiera teraz chwałę w niebie za swoje wielkie zasługi. Dlatego właśnie tą drogą przyjdzie odrodzenie również naszej ojczyzny, duchowe i doczesne. Jesteśmy o tym przekonani. Właśnie dzisiaj, kiedy obchodzimy tak wielkie święto kościelne, widzimy, że jest ono jednocześnie w zasadzie jednym z najważniejszych naszych świąt narodowych. Więc zaczynem przyszłej prawdziwie, a nie tylko fasadowo niepodległej Polski, jest już rozszerzająca się w naszej ojczyźnie tradycja katolicka. I chociaż rzeczywiście wciąż jest to tylko promień, to z Bożej łaski cały czas rośnie w siłę. Bo zdajemy sobie sprawę, że nie będzie Polski bez Kościoła katolickiego, bez tradycyjnej katolickiej wiary i mszy świętej. Nie będzie wtedy zupełnie naszego narodu. A już to obserwujemy, że teraz miliony naszych rodaków staje się jałową, zepsutą i globalistyczną masą bez tożsamości, bez wiary i bez nadziei zbawienia. Dlatego my tworzymy coś przeciwnego. Właśnie ta zdrowa tkanka Kościoła właśnie ma rosnąć w siłę i stanowić będzie również fundament odbudowy naszej ojczyzny. Najświętsza Maria Panna odniosła wielkie zwycięstwo i nie doznała skażenia w grobie. Właśnie z tego względu, że była wolna od grzechu pierworodnego i grzechów uczynkowych. W ten sposób nasza Pani i Królowa wskazuje nam, jak się uratować. Właśnie być wolnym od grzechu. Odrodzenie moralne przyniesie również prawdziwą wolność i niepodległość. I nasz naród przecież, tak jak mało który, doskonale zdaje sobie sprawę, że bez Bożej pomocy nie ostanie się. Ale z drugiej strony też musimy przestać, jak szaleńcy, czekać na cudowne, spektakularne interwencje Boże, ale sami wziąć się do pracy. Najważniejszym i koniecznym warunkiem jest właśnie nawrócenie na wiarę katolicką, czyli do tradycji, bo innego odrodzenia i innego nawrócenia nie ma i nie będzie. Więc niech ustanie najpierw wyuzdanie i rozwiązłość, bezbożność, ateizm i pogaństwo, ale też modernistyczne błędy. Dlatego, drodzy wierni, dopiero kiedy zdamy sobie sprawę, że nasz naród znajduje się w tak fatalnym położeniu nie przez jakiegoś wroga zewnętrznego, ale przez wewnętrznego, bo to właśnie błędy w wierze i zniszczenie kultu Bożego zatruły i zniekształciły Kościół katolicki, właśnie obezwładniając go i zostawiając naród bez stróża i pasterza. Trzeba w naszej ojczyźnie w pierwszej kolejności przywrócić również prawdziwy kult Najświętszej Marii Panny, właśnie nie oparty na różnych nowoczesnych objawieniach, emocjach, właśnie czy też mówieniu do Bogu Rodzicy po imieniu, czyli traktowaniu Królowej Nieba jak koleżanki, ale do złożenia należnej czci Matce Bożej jako naszej Pani i Królowej. A czy większą możemy właśnie oddać jej cześć niż gromadząc się licznie na tradycyjnej katolickiej mszy świętej, sprawowanej ku jej czci, a do tego walczyć za jej wstawiennictwem o wyzwolenie z grzechów i wad. Dlaczego pomimo z jednej strony właśnie zadeklarowania wciąż przez wiele tysięcy naszych rodaków nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny, to nie wydaje ono o żadnych owoców. Dlatego, że nabożeństwo to często jest zafałszowane i zniekształcone. Właśnie to, co obserwujemy obecnie, to niestety w dużej mierze często ludzkie wyobrażenia, które bardziej odpowiadają naszej zepsutej grzechem naturze. Dlatego obrazem tego bardzo wymownie są wizerunki Najświętszej Marii Panny o twarzy modelki. Ale nie ma wątpliwości, że właśnie szatanowi również bardzo zależy na odwiedzeniu ludzi od prawdziwej czci i tutaj stara się on jak najwięcej namącić. Ale niestety miliony naszych rodaków, szczerze przecież przejętych losem naszej ojczyzny i Kościoła,
są właśnie zupełnie zanurzeni w błędach rozumiejących pobożność jako jakieś tkliwe uczucia, szukając jedynie swojej własnej pociechy. Ale widzimy, drodzy wierni, ile to ma wspólnego z tym, czym jest prawdziwa pobożność? No właśnie niewiele. Święty Tomasz pisał: pobożność zdaje mi się nie czymś innym, jak wolą chętną do pełnienia tego wszystkiego, co się odnosi do służby Bożej. To znaczy, widzimy i rozumiemy bardzo wyraźnie, że nie ma i nie będzie prawdziwej pobożności maryjnej bez mszy świętej wszechczasów i przylgnięcia gorliwie do nieskażonej błędami doktryny katolickiej. Właśnie prawdziwa cześć Królowej Nieba i Królowej Polski nakłada na nas też bardzo konkretne obowiązki. Pierwsze to, można powiedzieć, obowiązki bierne, czyli po prostu nie grzeszyć. Chodzi tu o to, żeby przede wszystkim unikać tego, co ciężko obraża jej boskiego Syna, czyli unikać wszelkich grzechów śmiertelnych, bo kto grzeszy ciężko, ten zadaje naszej Pani śmiertelną boleść. Właśnie jak taki poddany mógłby być wierny swojej królowej, skoro bierze udział w otwartym buncie przeciwko jej synowi? Żeby móc być naprawdę wiernym sługą Najświętszej Panienki, to nie można najmniejszej zniewagi zadawać jej synowi. Nikt, kto nie unika grzechów śmiertelnych, nie będzie miłym naszej królowej. Więc życie naszej duszy przynosi Jezus Chrystus poprzez Kościół katolicki. On również przez swój święty Kościół jest w stanie dać naszej Ojczyźnie zwycięstwo właśnie pod sztandarem Najświętszej Marii Panny. Daje nam przecież właśnie w tym celu tradycję katolicką. Właśnie wszystko tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki. Pan Bóg dał nam potrzebne środki. Reszta jednak zależy od naszego wyboru i naszych rodaków. Nie można więc odrzucać i pluć na tradycyjną katolicką mszę świętą, zwaną właśnie mszą świętą wszechczasów, i odrzucać tradycyjne nauczanie Kościoła, a jednocześnie uważać się za czciciela Matki Najświętszej i modlić się o pomyślność Ojczyzny. To jest tak naprawdę wielka duchowa schizofrenia i oszukiwanie samych siebie. Właśnie atakowanie tradycji i odrzucanie jest atakowaniem i odrzucaniem środków danych nam właśnie przez opatrzność i Królową Nieba dla naszego ratunku. Więc tak naprawdę byłaby to wielka zniewaga. Dlatego, drodzy wierni, gdzie się podział duch bojaźni Bożej naszych przodków? Dopóki naszym największym zmartwieniem nie będzie to, żeby Bóg nie był znieważany na naszej ojczystej ziemi, żeby pilnować, aby oddawana mu była tylko należna mu cześć, to niewiele, widzimy, niestety z tego zostało. A przecież to szczególnie leży na sercu naszej Pani. Miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Właśnie to są właśnie przecież jej słowa, które słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii. Obezwładniony niestety Kościół obecnie nie tylko nie strzeże naszej ojczyzny, ale sam coraz bardziej przez modernistyczne błędy się sypie, otwierając drogę szatańskiej rewolucji, która przetacza się przez świat. Jak sami możemy to wyraźnie zauważyć, to duch diabła, właśnie ten sam duch masońskiej rewolucji francuskiej, jest dzisiaj u sterów świata i przesiąknięci nim ludzie jawnie to pokazują i przyznają się do tego. Ten sam duch, też nie mamy wątpliwości, przenika obecnie naszą ojczyznę i nasz naród. I nie oszukujmy się, właśnie modernizm nie tylko go nie zatrzyma, ale jeszcze przygotowuje mu grunt. Dlatego zbieramy się pod sztandarem Matki Bożej Zwycięskiej, Matki Bożej Łaskawej, na tradycyjnej mszy świętej, aby w należny sposób przebłagać za obrażanie Boga i modlić się za nasz naród o łaskę poznania i przylgnięcia do tradycji, żeby prawdziwa armia jej wiernych sług cały czas rosła w siłę i była narzędziem odrodzenia naszej ojczyzny. Oczywiście naszą dobrą wolę musimy wspierać łaską Bożą, czyli chęć walki z grzechami, którą podejmujemy, walki z wadami, chcemy wspomóc przyjmowaniem sakramentów świętych w tradycji. Bo tak jak mówiłem, nic się nie zmieni, a nasza ojczyzna będzie tylko coraz szybciej staczać się w otchłań zepsucia i na zawsze będzie już tylko, może być lennym zepsutego zachodu, jeśli nie będzie powszechnej poprawy z grzechów. W pierwszej kolejności właśnie nas, dzieci Kościoła. To nie ma wątpliwości, inaczej nie liczmy na żadną interwencję nieba. Doskonale obrazuje to historia świętego Hugona, bo jak dowiadujemy się z jego żywota,
dorastał jako nadzwyczaj cnotliwy młodzieniec, właśnie pełen nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Jednak kiedy wyjechał na dwór swojego krewnego, cesarza Ottona, bardzo szybko uległ światowemu życiu i popadł w nieczystość. Pewnego razu miał usłyszeć głos, który mówił: co ty robisz, Hugonie? Co ty robisz? Jesteś na drodze do piekła. Jeśli umrzesz w takim stanie duszy, co z tobą będzie? Na te wołania odpowiedział jedynie: to prawda, że jestem grzesznikiem, lecz jestem i także sługą Najświętszej Maryi Panny. Nigdy nie opuściłem modlitwy do niej i oddaję jej cześć, więc Matka Boża będzie mi zsyłać swoją pomoc. I tak niedługo później faktycznie udał się on na polowanie. I po całodziennym gonieniu za zwierzyną, w końcu zmęczony, zaczął szukać świeżej wody do picia. I wtedy zobaczył obok siebie poważną i przecudnej postawy kobietę, która trzymała w ręku kosz pełen najwspanialszych świeżych owoców, które je właśnie mu podsuwało. I wygłodniały rzucił się na te owoce, ale bardzo szybko cofnął wyciągnięte ręce z wielkim wstrętem i oburzeniem, bo zauważył, że każdy z tych pięknych, świeżych owoców pokryty był plamami najobrzydliwszych odchodów. Więc Hugon zawołał z gniewem: co to są za żarty i zniewaga, żeby wycieńczonemu i spragnionemu podawać tak piękne i soczyste owoce, ale tak obrzydliwie zabrudzone. A na to rzekła do niego Najświętsza Maryja Panna, bo to właśnie ona ukazała mu się pod postacią tej niewiasty: takie też jest właśnie twoje nabożeństwo do mnie. Twoje modlitwy, twoje posty odprawiane na moją cześć są pięknymi owocami, które bardzo chętnie otrzymać od wszystkich wiernych pragnę. Ale twoje ciężkie grzechy są jak te odchody, które pokrywają twoje dary i zmuszają mnie, żebym z największym wstrętem odwracała od nich oczy. Hugonie, jeśli naprawdę chcesz mi służyć i być miłym mi, zmień twoje postępowanie. Dlatego widzimy, drodzy wierni, że również my nie miejmy żadnych złudzeń. Nie każde nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest prawdziwe i dobre. Dlatego, drodzy wierni, to, co się dzisiaj dzieje i to, co się dzisiaj przedstawia jako ruchy odnowy, nawet pod szyldami Matki Bożej i Kościoła, to właśnie często niestety takie śmianie się z Pana Boga. My właśnie starajmy się służyć jej prawdziwie, a nie na modernistycznych nabożeństwach, ale w tradycji, odbudowując zdrową tkankę Kościoła i narodu. Oraz nie w grzechach, ale w czystości serca i cnotach. Wtedy przyjdzie prawdziwe zwycięstwo również naszego narodu i ojczyzny. Wtedy zajaśnieje Rzeczypospolita Polska jako Królestwo Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.